Dzieci, pamiętajcie, te kwiatki dopiero za bramą, dobrze? Za bramą, tak? I zawsze przed delegacją, no. Malutka, no. Przed delegacją, no. Na miłość boską, dzieci, pamiętajcie. Jakoś ich nie widać. Może zabłądzili. Trafią, siadaj pan. Zabłądzili. Z delegacjami to tak zawsze jest. Już. Opowiadał mi jeden kuzyn, co to za kelnera robi i często tym delegacjom podaje, że ci z dyplomacji to nic tylko się spóźniają. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Zamiast pić jak ludzie, to nic tylko gadu. Gaduła i gaduła. Zanim takiemu z dyplomacji pozwolą lufę strzelić, to się nasłucha o przyjaźni między narodami, o pokoju, o miłości do robotnika. Mógłby pan się powstrzymać. A najgorsze, że w czasie tej gadki to nie można się zapalić. Jadą! Gaś pan papierosa! Taksówka. Może nie przyjadą. Może się dowiedzieli. Czekaj pan. Pójdę do domu, zobaczę, czy wszystko w porządku. W porządku? No co nie ma być w porządku? Siadaj pan. Jakie siadaj. Ludzie pracują, a tamci już teraz szampana piją za braterstwo. Ej, muszę iść. Siadaj. Wiesz pan, że nasz konstruktor nowego robota modzi? Tak, dla paniewy. No i powiada, że teraz ten robot się będzie po knajpach rozbierał, a oni będą tylko w chacie siedzieć i szmal rachować. No i co, sprytnie to wykombinowali, nie? To trąci oszustwem. Jako takie jest niezgodne z prawem. Zgodne czy niezgodne, i tak już z tego nic nie będzie. Mówił mi jeden kuzyn, co to w Ameryce był. Znaczy, jak mógł mówić, bo on się tam w tej Ameryce przez pomyłkę na kacu kwasu solnego napił. Więc jak mógł mówić, to mi opowiedział, że ichni konstruktor też wymyślił takiego robota kobite. Podobność była jak żywa, ale jednego nie przewidział. Otóż jak tę pudernicę udaną w miasto puścił, to po jakimś czasie ona z brzuchem wróciła. A i nawet się wyskrobać nie dała, bo powiada, że jest praktykująca. Nie, to głupstwa pan opowiada. Żebym się z tego miejsca nie ruszył, że prawdę mówię. A pan to w ogóle życia nie zna. Nie wiesz pan, że są rzeczy, o których się gospodarzom domu nie śniło. Cicho mówię! Jadą. Teraz to na